Kolejna półka. Jak przeżyć w starożytnym Rzymie? Tutaj kilka bitew. Młodzież Berlina Zachodniego w latach PRL-u, a właściwie NRD i RFN-u. Jeremy Black, Europa XVIII wieku. Historia Anglików Johnsona. Bardzo, bardzo polecam. Najlepsza historia Anglii. To jest Johnsona. Potem pani Daszyńska, która napisała bardzo fajną pracę o misji Benjamina Franklina w Londynie. Najlepiej ona tłumaczy istotę sporu kolonistów 13 kolonii z macierzą w XVIII wieku. Historia Londynu a Croyda jest niezła, ale mogła być lepsza. Ludwik XIV Lewiego, lepsza jest nasza polska Magdziarza. O Wersalu, tutaj jak widzicie, Maurice de Saxe, czyli Maurycy Saski, książka o Lafayette. Fryderyk Wilhelm, to jest wielki elektor Szymczaka. Chwała Prus, Rosbach, Lutynia, książka o Wittelsbachach niemiecka, Hans i Margaral napisali razem. Parteien in Sachsen, czyli partie w Saksonii, o Habsburgach książki rozmaite. Tutaj mamy już Markiza Ensenady, czyli XVIII-wieczna Hiszpania, a tutaj książki o Szwecji, które znacie, bo o nich mówiłem. Ospring, Wettenberg. O, Lindqvista ułożyłem odwrotnie. Nytan on Nyjet, czyli przyjemne z pożytecznym. Historia Karola XII, rozmaite, o tych też mówiłem. No i Japonia Johna chyba Hola i historia Wietnamu Olszewskiego. To taki marksistowski profesor, który wykładał na UAM-ie. Straszny komuch. Stephen Clark, Mert chodzi po ludziach. Przypadki Robinsona Crusoe. Książka o... co to jest? Nawet nie wiem, co to jest. Muszę zobaczyć. Aha, Kocuja to jest o tym, o naszych tam rozbiorach i tak dalej. Szwecja... Zaręby, Szwecja, Zaręby i Hartwińskiej pod niemieckimi łóżkami, to też wszystkie trzy omawiałem na kanale. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa, Kajfuliego też omawiałem na kanale. Tutaj mam jeszcze rozprawę o metodzie Kartezjusza, to jest to różowe i powstanie bokserów. Praca Damiana Firli.